Miałeś Kring of Autyna z przybicą? Pięknie jest, nie? Holy moly! Kurwa, broń mi się zacięła! Przytrzymaj R długo. No nie no, przecież stary, to jest grenada. I kliknąłem, puściłem R po tak połowie minuty, no bo stwierdziłem chyba już koniec. Nie no, musisz przytrzymać chwilę R i on wykona animację całą. Czekaj na animację. Zepsuło się, teraz nie mogę nic. Ty masz z kimś walenie, czy co? Tak, koleś był wcelowany we mnie. Karabin zaciął, no jak zwykle. Wiesz co zrobiłem? Odciąłem sobie broń, ale nie miała naboju, tylko może. Aha. No tak, no bo odcięcie, później ładujesz nabój, no. Musisz kontrolować w lewym rogu, co się dzieje, tam jest wszystko pokazane. Masz, jak masz 0, to nie masz komorze, a jak masz taki nabój z X-em, to znaczy, że jest zacięcie. No tak, to nie jest taka łatwa sprawa, zabiłem go? Nie, nie. Zginąłem. Zabiłem! Wymiana! Ej, ta gra to... Patrz, zobacz, jakie fajne, patrz. Ha, ha! O, to. Wow, stary, jak w Siege'u. Ekipa WE8. Dawno nie prowadziłem narracji w swoich filmach, a sprawa wymaga wyjaśnienia, więc powiem wam, o co chodzi. Wróciliśmy sobie szczęśliwie do Daisy i Michał zbudował nam bazę. Taką podstawową, dwa kręgi, wewnętrzny i zewnętrzny, bez dachu. Stwierdził, że przecież w grze nie ma helikopterów i nie da się do tej bazy dostać. Nie ma parkura, więc jak kolesie mogliby wskoczyć. Oczywiście logujemy się pewnego dnia i okazuje się, że nasza baza jest rajdowana, ponieważ w grze można się boostować jak w raście. Niestety straciliśmy tamtą bazę i całą jej zawartość, więc Michał zbudował drugą bazę, która była też niewypałem, bo nie dało się w niej budować. Więc Michał postawił trzecią bazę. Musimy załatać dziury, bo to jest chuja warte, no. Zaraz się wyjebiemy. Zaraz się zgieruje. Już teraz zbudowałeś bazę, która była nieprzebijalna. Zajebista baza była. Tak, no. Nie znaliśmy metod bugowania. A nie coś dalej. Dalej nie znasz mety. Właśnie chodzi o to, że dalej. Nawet na mnie 10 minut teraz wskakiwałeś, jak miałeś luźną gumę. A koleś się przeskoczył przez dwumetrową ścianę. A ty nie mogłeś podskoczyć na pół metra. Więc nie ufam twoim słowom, że jest baza bezpieczna. Ale się nie przecisną przez taką dziurkę. A skąd ty to możesz wiedzieć? Też? No to masz, to masz. Dawaj, skacz. Popatrz się w ziemię czy coś. No. O, patentowi się udaje. No, patent, nie skacz jak głupi, bo tutaj pamiętaj, masz staminę i ona wpływa na to. Spróbuj wstać, Michał, czy coś. Albo ja stanę. O, spróbuj na mnie teraz patent skoczyć. A? No. Myślę, że w którymś momencie, jak się zbugował, to... Nie, tylko to tylko zawsze. Mhm. O, jest. Proszę o, bardzo. Niepenetrowalna baza. Tak, przeszedł. 5 minut. Dobrze, no to trzeba będzie. Trzeba postawić ścianę. Już trzeba to idzie u trejda. Załataliśmy szybko naszą bazę, ale przypomnieliśmy sobie o tym, że niedaleko jest baza innych kolesi, którzy ostatnio nas wyjaśnili. Ciekawe, czy możemy im popsuć dzień. Zombie na ciebie. Michał, zombie cię zje. Drugie za wami. Za wami. Pedały. O mój Boże, zombie! Dobra, widzę, że tu już się zaczyna robić przypał. Dobra, podsadzajcie mnie. Ej, patrzcie, beczką się podsadzimy. Nie, znajdźmy jakieś boczne wejście, żebyśmy wszyscy mogli wejść. Tak, ale oni bazę będą mieli w stodole na pewno. Tak, ale do stodoły potrafimy wskoczyć, chyba że dobrze ją zamontowali. Zabudowali. Może niech jedno, dajcie mi, ja wejdę. Ej, na luźnej gumie chyba się u mnie da wskoczyć. Ja już wskoczyłem. Do bazy? Nie. Ej, tu jest luźna guma. Patrzcie, zdejmujemy duciora. Ja też wskoczyłem. Jesteś w bazie już? Nie, na terenie po prostu. Idź do trotara, idź do trotara. Kurwa, a wziął ktoś siekierę? Idę do trotara. Co? Byśmy od środka mogli wyjebać jedną ścianę i wyjść na legalu potem. Tak, ej, cały ten byśmy mogli potek rozpierdolić. No nie, no mogę to nie popić. Teraz. Krinkow, skocz po siekierę. Biegnij po siekierę.
To my z Michał powinniśmy zwinąć mandżur, bo jak się koleś skopną, co się dzieje, to będzie przypał. Tutaj zapierdolisz w głowę, nie biegać godzinę bez sprzętu. Kucnięciem, spróbuj z kucnięciem. Kucnij, dobra. Wtedy spróbuj. Bo mnie tak zassało. Tak, dobra, najpierw kucać. Jak do siusiania, Pietrek. Już czuję, że jestem blisko. Tak? Co? Tak jak siusiasz, musisz kucnąć. Może tu z boku... A może oni mają po prostu lepiej zbudowaną bazę, bardziej wysuniętą... No daj, ja spróbuję, co? Dobra, chodź Michał, przedasz się. Sprawdzę. Czekaj, sprawdzę z drugiej strony. Dobra, chodź, no nie ma czasu na sprawdzanie, tutaj będziemy. Ej, tu jest chyba szerzej. To jest ta sama baza. Ale jest kurwa... Nie, ale chodzi o to, że framuga możecie blokować, możesz walić głową we framugę. O, Michał ma rację, tutaj jest dobrze. Tutaj jest dobrze. Tak, mówisz, tu jest... Michał, to małą siekierę mam zabrać, tak? Jakąkolwiek, tak, małą, koniecznie małą. Jakąkolwiek, ale małą. Małą, niedużą. Michał, stoisz? No, jakąkolwiek. Nie? Teraz stoję. Ty stoisz na mnie, patent. O. To dobrze to wyczyć. Uważaj, bo jak tak kicasz, to strasznie szybko tracisz staminę. Tak, dlatego teraz chcę załadować. Dobra, weź kucnij, Michał, ja stanę na tobie. A, ja mogę teraz wstać, ja teraz staję. I teraz wstańcie obaj. Nie, wskocz na mnie teraz. O, i łatwo. O, Michał, dobrze zbustowałeś patenta, ja to widziałem. Tak, znaczy trzeba po prostu, jaką paskalkuję, trzeba wstać. Dobra, zbustujesz mnie w takim razie? Siekierką rozpierasz bramę do końca. Ale jak siekierką? Biorę w rękę, ta siekierkę. Masz małą? Musi być mała? Tak. Mam małą. Patent, jak ty wskakiwałeś po Michał, to ty skakałeś na kłusnięciu? Tak. O, ale to widzę, że to nie ma znaczenia. Ale nie zbieraj do końca. Dobra. No właśnie, nie wiem. Masz kombinerki, spróbuj bramę zdjąć. Gdzie kombinerki? Na dole, leżą tu na mnie. Spróbuj, teraz może będziesz miał rozmontowanie bramy. Tak. Tak, i potem ten, masz. Takie 10 minut, przecież to jest kurwa 3 sekundy roboty. Jakby, ej, jak będziesz się bokiem, to można im ten skrzynię zieloną zwinąć. Jestem u was. Ała! Skoczę z murku, stracimy życie. Ale łatwo. Panowie, oni są tak pieniężni, jak już tak spojrzałem. I zwijamy namioty. Namiot jest otwarty. Halo? Czekajcie, rozłożę wszystko. Zaraz nie, po co? Lepiej, żeby... Tak, zostaw to, dawaj, jeba się. Dzień dobry. Nielegalny marihuanen. Ej, Gunnerak. Ten, safe. Kresy, AKM-y. Pytanie, czy znajdziemy SWDR, no, dzień dobry. Gunnerak. MPX-ów nie warto. Idę do broni. Co mają? Plejcik. Dzień dobry. AWM-ka. AWM-kę wezmę z celownikiem. Jak ktoś chce, to w lodówce mają plejcika. Ja niestety mam swoją taktyczną. Mają CR-kę z lunetą jakąś. Ale mają syf tutaj. Ej, namiota trzeba wziąć, spakować. Pakuj wszystko, szybko. Ile tu jest bronów? Szybko to pakujcie, autentycznie i wykurwiamy. Trzeba będzie rozebrać jedną tą, nie? M4. Fajnie, gdyby były jakieś magazynki do tych AKM-ów. SKS na tą snajperską, łatwo. O, tutaj jest PSO, jaki macie mam. Miejsce na MK? Weźcie MK, chłopaki. Teraz? Ja wziąłem AWM akurat. O, 60, fajnie, dobra, to ja biorę MK. PSO tu jest kolejne. Macie miejsce na PSO? Nie, jestem wypchany po brzegi, stary. Ja nie mam nic, więc mogę zebrać wszystkie pozostałości. Dawaj, tylko nie wiem, czy to jest... Nie wiem, co tu jest warte zbierania, a co nie jest warte zbierania. Gunnerki możemy spakować wszystkie do plecaków, a jeszcze... Możemy. Ale jest najpierw trzeba się zabrać. Jest śrubokręt. W zielonej tak, szatce jest śrubokręt. Może na kurwie śrubokrętem. Dobra, ja wykurwiam. Dobra, panowie, tutaj na mojej pozycji jest stoksiana, można tym wyskoczyć na zewnątrz. Zauważcie, że ten zewnętrzny krąg to jest jakaś żenada. Dwa miejsca, gdzie sam można ale po prostu się zbić. Ale nie wiedzą o tym, że się da podsadzać, tak? Teraz tylko szukać wszystkie bazy w tych shopach i się śnieżamy. Parę kursów ze słodkim lutem od panów później. Nie wiem, jak Weź? Kodloka zrzucić. Nie wiem, jak oni zrzucili kodloka. Opróżniłeś go? Tak. Bo my może mieliśmy... Nie... Ostrzał? Strzały. Na wejściu! Patent! Dwóch kolesi tak. Na wejściu, jeden po lewej i drugi po prawej. To są heada, zabity, jeden. Po lewej. Zabity ten po prawej chyba. A przynajmniej dostał.
Patent, potwierdź drzwi. Wychyla się. Zabity, teraz na pewno. Ja bo jestem na zewnątrz. Dobijam. I wyczyszczenie, to tak... Leży, tam... leży, trzeci. Pasko. A to zombiaki wskakują teraz. Tak. Dobra, panowie, to trzeba stąd się ewakuować. I w ten oto sposób zakończyliśmy rajdzik, a także prawdopodobnie grę panom na serwerze, ponieważ nigdy więcej już ich nie zobaczyliśmy. W takim miejscu to na wierzchu trzymałbym tylko rzeczy niepotrzebne, których to nie szkoda stracić. Zdarzy się ciuchy, no. Ciuchy, hełmy. Stary, chodź zobacz tego generaka, to jest kurwa kosmos. Zobacz tego generaka w lewym rogu, trzeci rząd. Tylko trzeci rząd cię interesuje. Same karabiny wyborowe, samiutkie kurwa, high-end. Łatwo z lunetami, ze wszystkim dobrze. Co, nawet nie trzeba patrzeć na tego, wystarczy popatrzeć sobie z góry. Na generaka właśnie z góry, no. No i nasza baza się powiększa. Gdzie wam to postawić? Co masz? A w ogóle, chłopaki. Zajumałem sztyr auga. Oho! Wyszpejowani i gotowi na walenie. Stwierdziliśmy, że przejdziemy się jeszcze na Nwafla, no bo warto byłoby skończyć pozytywnie ten wieczór. Widzę typa. O. O, łatwo. Łatwo, no. Na swoją bryłkę. Mogłeś powiedzieć gdzie? Ale kompromisujesz. Na po drugiej stronie drogi. Po drugiej stronie drogi, tej takiej szerokiej, z drzewami. Jeden leży. Dwóch leży. Dwóch zabitych. Jeden był u góry, jeden na dole. Biegam. Chyba w oknie był. Prawda? Tak, oni osiczają na drzwi. Tam jest ciemno jak w dupie, co wy tam widzicie? Biegnę. W tym oknie na dole jest. W oknie chyba był na dole. Tak, jest tu na dole typ gdzieś. Biegnę za Piotrek. Piotrek, a ty na chcesz zielonego? Tak, nie. On nie ma szyby, on nie ma szyby, Piotrek. Wiem, ale ja w dupie mam te autyny, to nic nie robi. Dobra. Ja mam autynę szybą. Wjeżdżamy tam do środka. Wchodzę. I can see it through the wall. U górze jest. Na górze jest jeden. Cio, sprawdzam parter. Wchodzę na topa. Jest na górze. Właśnie nie wchodź, poczekaj. Sprawdźmy parter. Zajmijmy agro. You can see everything. On jest nade mną, nade mną. Shut the fuck up, you're gonna die. Zabiję skata. I don't think so. Dwóch! Na górze są, na ko- na... Rzucam granatę tobą, Piotrek, odsuń się. Ale jesteś pewien, że to jest do tej strony? Nie. Bo ty, wydaje oni mi się, że oni... Oni się tu czaili on, na on górze. On jest przy trotar. Tak. Oni są z drugiej strony. Lepiej uciekaj, o. Tu jest drugi, moim zdaniem. O, aż mnie drgnęło. Oh my god. Oni są tutaj, jak chuj, z tej strony są. Mhm. Bo jak Piotrek, byłem... Mogę trzymać po skosie. Na górze są, tu po lewej. Do mnie? Są tu zamknięci? No. Teraz tam wejdę. Ja się nie boję, Michał, niczego. Powiedz mi, gdzie oni są. Tu przede mną. Czekaj, nie puszujcie, trzymajcie. Nie puszuję. Jak tam wjadę, kurwa. Czuję to. Tutaj w tym pokoju, gdzie drzwi. Granatę można jeszcze rzucić im. Tu. Nie mam, macie? Mam. Ja nie mam. To podaj mi, ja umiem rzucać. No nie ufam. Poczekajcie, naładuję sobie zapasowego magazynu. Weź szybko granatę. Już. I trzymaj plecy. Masz. Na ziemi. Dobra, musicie mi trzymać teraz drzwi, jak otworzę, to mogą spuszować. W ogóle tak, najpierw je otwieram. Ej, locket są! Pislokiem je zamknął. Przez okno zamknij. Znaczy, rzuć granat przez okno. Tak, rzuć mu granat przez okno. Pójdę. Leć coś po pikloka. Nie, po się co? Z bazy? Co ty? Strzelają przez okno do mnie. Dwóch jest. Chyba będę rzucał granat. Cicho. Próbuję. Jesteśmy w stanie jakoś wyważyć te drzwi? Chyba nie. Strzelają z pistoletów. To są jakieś lamusy. Nie, to są full coxy. Sorry. Nie trafiłem granatem. Łatwo. Zginąłem. Jeden pod słowem, ale mi zabił. Patent otworzył. Zabiłeś, Michał, kogoś? Jeden dwóch jest.
Nie wchodźcie, nie wchodźcie, wy. Zabijcie drugi, zabijcie obaj. Dobrze. Kurwa, wydropcie mnie od razu na pod ich oknem, wydropcie mnie na ziemię, to przybiegam. Biegnę, biegnę. Ja już go wydropię. Jednego wyrzuciło na zewnątrz. Strzelaniem otworzyłeś im drzwi? Tak, patent otworzył, strzelał w drzwi. Nice. Dobra akcja, tak myślałem od początku, pamiętam, że coś było takiego. Fama. Ja myślałem, że są zamknięci, to już jest chuj. Tak właściwie kończy się nasza historia tego dnia grania w DayZ. Nie wiem, jak wiele wytrwamy w tej grze, ale myślę, że jeszcze jeden film się pojawi.